Już po raz czwarty wójt gminy Bielsk zaprosił wszystkich mieszkańców na wspólną wigilię. Na placu w centrum Bielska można było spróbować gorących wigilijnych potraw, wspólnie zaśpiewać kolędy i podzielić się opłatkiem. Na dzisiejsze spotkanie wigilijne przygotowaliśmy kolędy, które zaśpiewały dzieci z przedszkola, ze szkół z terenu gminy i z hola działająca w kościele parafialnym. Dla mieszkańców przygotowaliśmy ciepły posiłek, dania wigilijne. Przyjęło się to w Bielsku i będziemy tę tradycję kultywować przez następne lata. W gminie Bulkowo dobiegła końca kolejna już inwestycja związana z infrastrukturą, która znacznie poprawi jakość życia mieszkańców. Tym razem inwestycja nosiła nazwę budowa sieci kanalizacyjnej oraz wymiana sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego w miejscowości Pilchowo oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Bulkowo. Pieniądze na ten cel pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego z działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Całość inwestycji opiewała na kwotę przeszło 694 tysiące, z czego dofinansowanie to kwota przeszło 421 tysięcy. W ramach tego zadania udało nam się połączyć wspomniane osiedle z naszą główną oczyszczalnią ścieków w Bulkowie, co znacznie obniży koszty funkcjonowania oczyszczalni. Zlikwidujemy oczywiście tą lokalnie działającą w Pilchowie. Jestem przekonany, że wpłynie to na poprawę komfortu mieszkańców, a nam z kolei na uzyskanie kolejnych środków na kolejne inwestycje, gdyż te wspomniane koszty eksploatacyjne będą niższe. Dodatkowo na wspomnianym osiedlu wymieniliśmy 420 metrów rur wodociągowych z azbestowych na te, które już obecnie są stosowane. Także uważam, że tutaj komfort mieszkańców się znacznie poprawi i jesteśmy zadowoleni, że w końcu ta inwestycja udało się ją doprowadzić do szczęśliwego finału. W ramach całej inwestycji powstały 4 km sieci wodociągowej i jak zapewnia wójt gminy, w następnych latach samorząd będzie zabiegał o kolejne unijne dotacje na rozbudowę tym razem sieci kanalizacyjnej. Samorząd gminy Bulkowo pomaga także swoim bezrobotnym. A od 1 maja minionego roku realizowany jest unijny projekt w gminie, który ma zmienić życie kobiet pozostających dziś bez pracy. W grudniu odbyło się podsumowanie kolejnego etapu projektu, który realizowany był w okresie od 1 marca do końca grudnia. Budżet tego projektu to ponad 113 tysięcy złotych, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego wynosiły nieco ponad 100 tysięcy, a środki własne gminy przekroczyły 11 tysięcy złotych. Moi drodzy, aktywna integracja w gminie Bulkowo. Cóż to takiego? Jest to projekt systemowy, w ramach którego nasze mieszkanki mogą poszczycić się poszerzeniem swoich kwalifikacji, czyli zdobyciem kursów zawodowych, lub po prostu zaktywizować się zawodowo, wejść na rynek pracy. Wiem, że dostępne były 4 takie kursy, ale największą popularnością cieszyły się chyba te, na których można było zdobyć prawo jazdy lub nauczyć się obsługiwać kasy fiskalnej. I cieszę się, że takie zostały tu skończone. Wiem, że nasze uczestniczki korzystały również ze wsparcia finansowego to od stycznia do grudnia, a zajęcia były tak prowadzone, żeby nie kolidowały z waszym czasem prywatnym. Cieszę się, że mogliście skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, psychologa. Jest to bardzo ważne, uważam, w tym zakresie. Cóż mogę dodać? Ten projekt to również włączenie się w aktywne życie naszej gminy, bo były działania środowiskowe. I cieszę się bardzo, że byliście zauważalni na festynie rodzinnym, który się odbywał przy okazji Dnia Bulkowa, a także były przecież nie tak dawno Targi Pracy i Edukacji, które, tu mogę również powiedzieć, się pochwalić, zaowocowały tym, że około 30 mieszkańców z naszej gminy znalazło pracę i mamy zapewnienia od Agencji Pracy Tymczasowej, że
a współpraca będzie trwała nadal. Celem całego projektu było zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 24 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także poprawa ich konkurencyjności w kontekście wejścia lub powrotu na rynek pracy w latach 2012-2014. Projekt podzielony został na dwa etapy, a w każdym wzięło udział po 8 uczestników. Najwięcej emocji towarzyszyło nam podczas kursu prawa jazdy. Najchętniej wybierane kursy przez nas to kurs prawa jazdy i kurs kasy fiskalnej. Ważnym wydarzeniem podczas projektu była organizacja oraz udział w targach pracy i edukacji. Podczas dzisiejszego spotkania nie ma wśród nas jednej z uczestniczek, która podjęła pracę poprzez Agencję Pracy Tymczasowej z siedzibą w Sokaczewie, która to agencja gościła na targach pracy i edukacji, a tuż po nich zatrudniła z terenu gminy Burkowo ponad 30 osób. W ramach projektu uczestnicy brali udział w spotkaniach z doradcą zawodowym, prawnikiem oraz psychologiem. Następnie na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez doradcę zawodowego wybierali po 4 kursy. Największym zainteresowaniem cieszył się kurs prawa jazdy oraz obsługi kasy fiskalnej. W trakcie trwania projektu uczestniczki otrzymywały również wsparcie finansowe. W szkole podstawowej w Słupnie niezwykłą betlejemską drogę zaprezentowały rodzicom, nauczycielom i kolegom uczniowie z klasy 3 A i 3 B. Podczas szkolnych jasełek, które w placówkach należących do gminy są tradycją, nie zabrakło wspólnego kolędowania i dzielenia się opłatkiem. Dzisiejsze przedstawienie było w przededniu Wigilii, okresu, gdzie spotykamy się wszyscy, gdzie życzymy sobie, składamy życzenia, gdzie staramy się wspólnie, razem, rodzinnie spędzać nadchodzące święta. Dzisiejszą uroczystość przygotowali uczniowie z klasy 3 A, 3 B wraz z wychowawczyniami. Takie uroczystości jak dzisiejsze jasełka są u nas prowadzone cyklicznie. Każdego roku przybliżamy historię związaną z narodzinami Pana Jezusa. Kształtujemy wszelkie walory w zakresie muzycznym, recytatorskim uczniów, czyli tym typowo aktorskim. Jest to też szansa na to, abyśmy mogli wspólnie spotkać się z rodzicami, z którymi nawiązujemy bardzo ścisłą i fajną w tej chwili współpracę. W gminie Stara Biała wstęgę na nowo wyremontowanej drodze przecięli Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, Michał Boszko, starosta płocki, Stanisław Sadłowski, prezes zarządu PRD Lipno, Zbigniew Suchodolski, nadleśniczy leśnictwa Płock, Sławomir Wawrzyński, wójt gminy Stara Biała, Jan Wrześniewski, przewodniczący Rady Gminy Stara Biała. Serdecznie dziękuję panu wojewodzie za to wsparcie na całym etapie, ale też pracownikom i tutaj pozwolę sobie, zresztą już tutaj mówiłem o dwóch pracownikach, to jeden to jest koordynator tego całego programu w Urzędzie Wojewódzkim, pan Radosław Michalski, pani Katarzyna Dziuda, która była bezpośrednio naszą opiekunką. No naprawdę się z tymi osobami bardzo, bardzo mile współpracowało i mam nadzieję, że na etapie rozliczenia również ta współpraca będzie bardzo dobra. I szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że na tym poziomie, że tak powiem, urzędniczym mogą być tak sympatyczne osoby, nie dość, że kompetentne i szybko, że tak powiem, udzielały odpowiedzi, to po prostu też nas wspierały w tym, jak gdyby tutaj razem dokonywaliśmy analizy, czy to będzie możliwe, czy nie będzie. I za to bardzo serdecznie i panu wojewodzie, i na ręce pana wojewody dla tych osób składam serdeczne podziękowania. Jest niezmiernie miło gościć tyle znamienitych gości na naszym terenie, tutaj naszej gminy i szczególnie w takim momencie, kiedy mamy tu do oddania piękną drogę łączącą 3 drogi wojewódzkie,
łączącą również drogą powiatową w pewnym momencie. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że jeśli chcemy, to umiemy się jednoczyć, umiemy działać przy rzeczy, która łączy nas wszystkich. Budowa drogi została zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Koszt realizacji przekroczył 7 milionów złotych. W tym 3 miliony złotych to dotacja z programu rządowego i jest to największa dotacja dla gminy w całym województwie mazowieckim. Gratuluję tej drogi. Bardzo dziękuję za jej sprawną i szybką realizację, bo rzeczywiście, tak jak zostało powiedziane, ten projekt ruszał trochę szybciej, bo korzystał z tego, że na innych projektach uzyskały inne samorządy oszczędności i stąd znalazły się pieniądze jakby dodatkowe na realizację tego przedsięwzięcia. Od 6 lat, od kiedy jestem wojewodą, priorytetem rządu jest budowa nowoczesnej infrastruktury drogowej. Pamiętam 6 lat temu, kiedy otwieraliśmy pierwszą przebudowaną w ramach tego programu tak zwaną Schetynówkę z udziałem premiera Schetyny, który zaproponował ten program w Nowym Mieście nad Pilicą, 4 km drogi wiejskiej. Dziennikarze śmiali się, że premier rządu polskiego jedzie na otwarcie drogi wiejskiej, podczas gdy w Polsce autostrad nie ma. Dzisiaj mamy i autostrady, i drogi ekspresowe. I Polska, która była symbolem złych dróg, powoli staje się krajem, gdzie zadowoleni jesteśmy z jakości tych dróg. Co więcej, ludzie nas odwiedzający mówią, że te drogi u was są całkiem niezłe i są zaskoczeni. W ramach tego programu przebudowaliśmy w województwie mazowieckim ponad 1000 kilometrów dróg. Zdaje się, że na tej drodze pada 1013 kilometr wraz z otwarciem tej drogi. Tak mi powiedziały moje służby. To jest niemało. 10 tysięcy złotych to dotacja z powiatu płockiego. Partnerstwo to jest argument, który dodaje nam odwagi do podejmowania trudnych spraw. Pan wójt i ta gmina jest dobrym, solidnym, wiarygodnym partnerem, za co panu wójtowi i samorządowi tej gminy bardzo serdecznie dziękuję. Wiele zrobiliśmy razem, ale cieszę się, że pozyskujemy nowych partnerów i takim, tak jak powiedziałem, zasłużonym dla Mazowsza Płockiego człowiekiem jest obok marszałka Adama Struzika, pan wojewoda, który w trudnych chwilach nam w wielu sprawach pomaga. Ja to tak widzę pana wojewodę jako znamienitego samorządowca, a teraz jako znakomitego, bardzo skutecznego, bardzo życzliwego dla tej naszej pięknej ziemi przyjaciela. Cieszę się, że jest tutaj dużo przedstawicieli samorządu powiatowego. Są wszyscy radni, z kolegą Leszkiem Dąbrowskim na czele, członkiem naszego zarządu, z panem Zbigniewem Kisielewskim, z panem Markiem Moderackim. Nie wiem, czy jest pan Piotrowski, ale ci trzej radni zawsze zabiegają o różne ważne inwestycje i wtedy nie ma podziałów jakichś. Jest jeden cel, jest jedność. Patrzę na przedstawiciela pana wojewody, na pana Radosława Lewandowskiego. I tu przy panu wojewodzie muszę powiedzieć, jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy, ze skuteczności pana Radosława. Ale patrzę obok trochę schowanego Zaleszka Dąbrowskiego, znakomitego człowieka, radnego wojewódzkiego, pana Stefana Kotlewskiego. Ta praca i wcześniej, i teraz daje owoce. Dlatego mówię, partnerstwo jest wielkim czynnikiem, który daje nam odwagę na wielkie zadania. Muszę powiedzieć, że pan wojewoda tych programów, tak po cichu powiem, dawał nam trochę więcej niż innym. I liczymy, że będzie ich więcej jeszcze, bo u nas się mówi tak, jak ktoś potrafi dziękować serdecznie
za takie mniejsze i średnie formy pomocy godzien jest większy. Generalnym wykonawcą było PRD Lipno, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Inwestycja przebiega przez miejscowości Brwilno, Maszewo Duże, Mańkowo, Wyszynę, Ludwikowo, Ulaszewo i Kobierniki. Droga o długości ponad 6 km łączą trzy drogi wojewódzkie o numerach 555, 559 i 562 oraz drogę powiatową Wyszyna-Ulaszewo. Ten prezent, który my otrzymujemy dzisiaj w przededniu święta świętego Mikołaja, jest naprawdę takim prezentem, o którym by mogli marzyć wszyscy. Ale to mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy są jakby przylegli do tej pięknej drogi, do tego pięknego prezentu, oni są najbardziej zadowoleni z tego. Jak również wszyscy użytkownicy, bo przecież ta droga nie jest tylko mieszkańców tutaj tych miejscowości, ale jest drogą publiczną, po której, z której korzystać będą wszyscy użytkownicy. W gminie i mieście Wyszogród świąteczny nastrój rozgościł się na dobre. Samorządowcy i nauczyciele wiedzą, jak ważne jest podtrzymywanie tradycji, szczególnie u najmłodszych. To już wieloletnia tradycja na terenie ziemi wyszogrodzkiej, że w naszych placówkach oświatowych każdego szczebla odbywają się tego typu uroczystości, w których dzieci od przedszkola, jak to mówi się kolokwialnie, do opola biorą udział. I nie zawsze każdy z nich ma możliwość we własnych domach przeżywania tak głęboko tych świąt. A przy okazji tego typu uroczystości właśnie w szkole mają szansę uczestniczyć wśród swoich również najbliższych, bo to koledzy, przyjaciele, kadra pedagogiczna, która jest drugim domem i dla nich. Więc jest to dla nas wielka radość i ogromne wzruszenie, że tak to pięknie wygląda, że wszystkie dzieci uczestniczą i że rzeczywiście ma to bardzo, bardzo dobry poziom, nie tylko ten taki duchowy, ale również i merytoryczny. W szkole podstawowej imieniem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego uczniowie w sposób szczególny składali życzenia i wspólnie świętowali nadchodzące Boże Narodzenie. Spotkania świąteczne są tradycją w naszej szkole. Zawsze występy dzieci kończą okres przedświąteczny, wprowadzają w nastrój ten świąteczny, bożonarodzeniowy. Dzisiejszy występ przygotowały panie Beata Krzemińska, która opiekuje się chórem szkolnym, pani Sylwia Szmulewicz oraz druhna Karolina Goszczyńska, która dowodzi tutaj naszą drużyną harcerską.